Wiatr od wschodu. Kij wbity w mrowisko nie sprawia takiego zamieszania wśród mrówek, jak wypowiedź Cezarego sprawiła wśród zgromadzonych. Przede wszystkim lulek zjawił się obok Cezarego i z zaciśniętymi pięściami machając obok jego nosa coś strasznie groźnego bełkotał. Inni zebrani również mówili jeden przez drugiego wyrazy mocno nieprzyjemne, więc... Pan utrzymuje, że Polska może zastąpić świadomą i celową akcję proletariatu zorganizowanego i czynnego. Nic nie utrzymuje, bo sam jeszcze dobrze nie wiem. Dowiaduje się dopiero. Rzuciłem pytanie. Rzuciłem pytanie na tej podstawie, iż częstokroć Polska, rząd polski, nie tylko nie gnębi robotników jako takich, ale w zatargach robotników z burżuazją o zarobki i prawa staje po ich stronie, po stronie robotników. Twierdzenie, że w Polsce rządzi burżuazja, nie jest prawdą. Proszę o głos, zawołał młody człowiek w wyszywanej koszuli. Pan nie wie jeszcze, co to jest pańska Polska. Pan się dopiero dowiaduje, więc ja panu podam tutaj niektóre szczegóły do wiadomości. Towarzyszka Karyla jeszcze nie skończyła, zastrzegł się prezes. Zrzekam się, zrzekam swego głosu na rzecz towarzysza Mirosława, rzekła z gestem niechęci towarzyszka Karyla. Słyszeliście, towarzysze, zaczął Mirosław, że ten pan. Wywindował tutaj w swym głosie formalnym Polskę na takie stanowisko, jakie ją samą, gdyby mogła mieć świadomość i siłę wyrażania opinii, mocno by pewno zażenowało. Muszę oświetlić to twierdzenie, muszę wyjaśnić i jemu, i wam wszystkim. Wszystkie teraz oczy skierowały się na Cezarego z taką zajadłością i nienawiścią, jakby w jego osobie sama potworna burżuazja rządząca państwem polskim siedziała na drewnianym stołku. Jego ta rola obrońcy burżuazji do gruntu ośmieszyła i podała w pogardę. Zwłaszcza, że lulek to z tej, to z tamtej strony wysuwał się przed oczy z zacudych pleców i wciąż coś złośliwego i ośmieszającego szczebiotał, pokrywając słowa histerycznym kaszlem. – W pańskiej Polsce – zaczął mówca. – Ta Polska nie jest jeszcze moją Polską. Proszę mówić tak – w Polsce, w dzisiejszym państwie polskim. Odciął się ze złością Baryka. – Dobrze – ja jestem Rusin zgodny. Bij go, drzyj za włosy. On zawsze da się do rany przyłożyć. W Polsce, w dzisiejszym państwie polskim, rozmaite zagarnięte przez nią narody są uciemiężone. Jesteśmy przeciwnikami tej niewoli narodów. Jesteśmy rzecznikami nie tylko wolności klasowej, lecz i wolności narodów ujarzmionych i gnębionych w Polsce. Nie znaczy to wcale, żebyśmy mieli interesy wewnętrznej solidarności z tymi narodami jako z całościami, gdyż w łonie każdego z tych narodów istnieje walka klas. Nie u wszystkich, wtrącił Cezary. O ile mi wiadomo, nie wszystkie z tych narodów ujarzmionych przez Polskę zdołały sobie zapuścić burżuazję. Są takie między tymi narodami, które jeszcze własnego raka burżuazji wcale nie posiadają, więc walka klas istnieje w tych okolicach ujarzmionych tylko na papierze tutejszego programu partyjnego. Tym ci gorzej dla Polski, odpalił mówca. Rolę burżuazji u tych nierozwiniętych nacji spełniają Polacy. Polacy znaczy to właśnie u tych nieszczęśliwych panowie, właściciele latyfundiów, potentaci, sprzymierzeńcy rządów carskich i narodowych, twórcy wielkich fabryk i przemysłów. Ale ja tu mówiłem, że nasza partia potępia fakt, iż w nowoczesnym państwie polskim, które wciąż jeszcze nie może utulić skargi lamentów wyuczonych na pamięć nad niedawną własną niewolą narodową, wolność całego szeregu narodów jest naruszona i zgnębiona. Od chwili powstania państwa polskiego ruch robotniczy jest prześladowany. Ruch robotniczy komunistyczny w czasie wojny polsko-rosyjskiej stojący po stronie Rosji, jak to tutaj było stwierdzone? zapytał Cezary. Tak, komunistyczny zadecydował mówca uderzając pięścią w biurko. Wszyscy zebrani poruszyli się i jakoś bardziej zbliżyli się do Cezarego. Jego ogarnęła kłótliwość, rankor przeczenia, wadzenia się, nawet dokuczania. Milczał spokojnie przypatrując się mówcy i jego satelitom. Więzienia przepełnione są aresztowanymi działaczami robotniczymi i działaczami narodowości uciskanych. Cztery tysiące więźniów politycznych przebywa w Polsce za kratą. Warunki, w jakich przebywają tamci więźniowie, niejednokrotnie prześcigają osławione turmy carskie i przeobrażają te więzienia w miejsca kaźni. Świadczą o tym liczne głodówki, które z roku na rok są częstsze. Głodówki te niejednokrotnie kończą się wypadkami śmierci walczących więźniów. Podczas głodówek dozorcy okrutnie biją głodujących. Zeznania wymusza się za pomocą bicia i tortur średniowiecznych. Więźniów bada się prądem elektrycznym. Rozebranego do naga Nikifora Bortniczuka badał prądem elektrycznym komisarz Kajdan. Przepraszam, chciałem zasięgnąć informacji. Czy takie badanie za pomocą tortury elektrycznej odbywa się z wiedzą ministra sprawiedliwości? Czy do tych tortur rząd wydaje specjalne rozporządzenie? Czy to rząd polski asygnuje sumy na zakupno maszyn do tortury elektrycznej? Chciałem się dowiedzieć, mówił Cezary w rozterce i przygnębieniu. My nie jesteśmy ciekawi, kto poleca i kto na te przyrządy daje pieniądze, ale wiemy dokładnie, kto to robi. Policja bije dosłownie wszystkich. Ciekawym, czy bije i tych, co wysadzają prochownie, a obok prochowni usiłują wysadzić w powietrze całe dzielnice zamieszkały przez ubogą ludność żydowską? Cezary czuł w sobie niepojętą wściekłość, porażkę i mękę, jak wówczas, gdy walił w głowę Barwickiego. Nie będę odpowiadał na takie pytania, gdyż mam do zakomunikowania coś ważniejszego, ciągnął towarzysz Mirosław. Chcę, żebyście to wszyscy, towarzysze, dobrze zapamiętali. Policja polska stosuje tortury. Czy to jest prawda? Zapytał Cezary, wstając ze swego miejsca. Czy prawda? Czekaj, że pan, powiem ci prawdę. Kowalowi z folwarku Wasilkowszczyzna w powiecie Wołkowyskim, niejakiemu Kozłowskiemu, związano ręce, wsunięto między nie kolana i włożono między kolana i ręce drąg żelazny. Dwaj policjanci brali za drąg, podnosili Kozłowskiego do góry i rozmachnąwszy się, rzucali nim o ścianę. Kozłowski odbijał się od ściany jak piłka, upadał na podłogę, od której znowu odbijał się w podobny sposób. Procedura ciągnęła się piętnaście minut. Kozłowski, puszczony na wolność, umarł po trzech dniach w strasznych męczarniach. Za co go tak katowali? Wszystko jedno, za co go tak katowali. A kto widział tę scenę? Mało panu jeszcze? Jeszcze mało? Powiem więcej. Bicie przy badaniu pałkami w pięty, wybijanie zębów herbowym sygnetem, rozgniatanie paznokci, obok poczciwego staropolskiego bicia po twarzy hamów i starodawnego łamania żeber obcasem to wszystko jest w modzie. Nie dosyć panu jeszcze? Damy jeszcze! We wsi Dziedowo, w powiecie Mińskim, zasieczono na śmierć rózgami kilka brzemiennych kobiet, jeszcze mało? Co się pan mnie czepiasz? krzyknął Cezary w istnym szale. Odsunął gwałtownie krzesło i wyszedł z zebrania. Idąc ulicami miasta, gdy mgła zimowa zwisła nad opuchłymi domami, Cezary wodził się za bary ze swoją duszą. Słyszał wewnątrz siebie krzyk przeraźliwy swego ojca i łkanie głuche matki. Kołysał się tu i tam, nie wiedząc, gdzie jest droga. Zaprzeczał jednym, zaprzeczał drugim, a swojej własnej drogi nie miał pod stopami. Otom dopiero dostał po twarzy, szeptał w ostatecznym upadku. Wyszedł na szeroką ulicę. Było tu pełno ludzi, rozbryzgujących nogami rzadkie błoto. Śnieg z ulic pozgarniany tworzył jakoweś szańce wzdłuż chodników. Ludzie pomykali tymi chodnikami. Nogi ich tonęły w wilgoci i brudzie, a głowy zanurzały się w mgłę wielkomiejską. Wszyscy razem tworzyli dziwaczną fantasmagorię człowieczego życia. W głowie Cezarego huczały słowa oskarżeń. W jego uszy wrzynał się śmiech wszystkich tamtych. Oskarżali go. Przeciwko niemu kierowali wszystkie te straszliwe historie i swój śmiech bezlitosny. Czego chcieli od niego? Ach, czuli w nim przecież wroga, ponieważ uczestniczył w bitwach przeciwko Armii Czerwonej. Dlatego otoczyli go kołem tak zaciekłej nienawiści. Gdyby nie to, że się bił w bitwach i szedł polami na przełaj, szukając ojcowskich szklanych domów, zaniosła się w nim męczarnia, jak wycie samotnego psa w pustym polu. Chcą tu stworzyć raj ziemski, taki jak w Baku, mruknął do siebie. Ten śmiech poczciwy pokrzepił go trochę i wsparł jak dobry kolega. Cezary zapiął się lepiej i szybciej poszedł przed siebie. Było mu zimno. Lepka wilgoć topniejącego śniegu, przepojonego nawozem i uryną, wsączała się w ciało aż do kości. Napić się czego? Rozgrzać się u diaska! Wnet zobaczył przed sobą ogromne tafle okienne modnej kawiarni. Siarczysta muzyka wzywała jak wołanie. Cezary wszedł do środka. Było pełno jak w ulu. Pracowite pszczółki paskarskie brzęczały w ogromnej sali. Po długim szukaniu znalazło się wolne miejsce przy stoliku, już przez kilku paskarzy zajętym. Baryka poprosił skinieniem głowy o pozwolenie zajęcia miejsca i otrzymał niechętne skinienie. Kazał podać sobie herbaty z odrobiną rumu. A żeby tamci nie myśleli, że interesuje się ich szwindlami, odwrócił się do okna. Całej tej kawiarni prawie nie widział, a muzyki jakby nie słyszał. Miejsce było w pobliżu wielkiego okna. Zdawało się, że szyby nie ma i że się jest na powietrzu. Po środku ulicy, na podłużnym podwyższeniu z kamieni ciosanych, przechadzał się posępny policjant w dobrym, ładnym i zgrabnym uniformie. Pięć kroków w jednym kierunku: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kroków w przeciwnym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam, zwrot, nazad. Istne wahadło. A, to jeden z tych, co ołówek wsuwa między palce skazańców, a potem te palce ściska maszynką specjalną. Jeden z tych, co drąg żelazny przesuwa między ręce i nogi splecione, tworząc z człowieka kółko. Podparłszy brodę pięściami, Baryka przypatrywał się tej potwornej figurze. Obserwował pilnie tego kata, mierzył go od stóp do głów uważnym spojrzeniem. A po wypiciu odrobiny rumu, zdało mu się w półsennym przywidzeniu, że to on sam tam stoi na kamiennym nadbruku, ubrany w policyjny uniform. Zdało mu się w półsennym drzemaniu, że to on tam chodzi i wraca, winowajca wszechzłego. Pięć kroków w jednym kierunku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kroków w przeciwnym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam i sam idzie i powraca, podobny do wahadła, które uciekający piasek ludzi we dwie strony rozdziela. Mechanicznym ręki skinieniem rozdziela trzeszczącą i burzliwą rzekę rzeczy w tę lub w tę stronę. Czasami popędza życie. Oto tam daje skinienie pośpiechu znędzniałemu Żydzinie, który pcha wózek ręczny, pełen jakiegoś srogiego ciężaru dyszel walczy z jego bezsilnymi rękami. wbija się w dekę piersi, celuje nawet we wstydliwe części ciała, żeby je broń Boże uszkodzić. Jakże to wielki ciężar być musi skoro go popchnąć tak trudno? Kółka wpadają w wyboje drewnianego bruku i siła jednej pary rąk chudych, jednej deki piersiowej i jednego brzuszyny nie może ich stamtąd wydobyć, pchnąć, potoczyć. Dyszel! Jest to wróg osobisty, kat, napastnik i oprawca. Czy nie lepiej by było ciągnąć ten wóz na wzór konia, niż go po ludzku popychać? Urocza czapeczka z małym daszkiem, zamaskowana jarmułka, niezbyt długi surdut do kolan, zamaskowany hałat. Nie bardzo ciepły na tak wilgotną porę, zanadto ciepły na pracę tak intensywną. Trosze zanadto zachlapane spodnie, brr zachlapane żydowskie spodnie. Nieco zanadto przemoczone skarpetki. Brrr, przemoczone żydowskie skarpetki. Wykrzywione napiętki misternych kamaszków ślizgają się z wyboju do wyboju. Chude nogi plączą się w portkach przegniłych, oblepionych wszystkimi kałami ulicy. Ach, jakże bolesne spojrzenie obracają na pana posterunkowego te żyjące zwłoki człowiecze. Pot leje się strugą po twarzy zielonej. Cera tej twarzy Zaprawdę nie pasuje do tej wrzącej wielkomiejskiej ulicy, ulicy kipiącej od siły żywota, lecz pasuje do rozkoszy spoczynku pod gliną żółtawą i pod darnią zieloną. I cóż tak nadzwyczajnie tkliwego? Zapalenia płuc włóknikowej i wyżej wzmiankowane suchoty, na które umiera co roku dwadzieścia tysięcy po głowia. Jeden z dwudziestu pięciu tysięcy. Przewalaj! No, słychać wreszcie głos rozkazu czyż to pan posterunkowy rozmyśla w sercu swym tej minuty czemuż bracie popychasz ten ciężar nad siły czemu niszczysz ostatnie bicie serca dźwiganiem tego nadmiernego cudzego ciężaru ażeby bracie kęs chleba umiał lać żuchwami i przełknąć łyk wódki nie wyłamie się obłęd ze swego tajnego łożyska żeby ująć zły dyszel i popchnąć po stragarzem ten ciężar nad siły Pięć kroków w jednym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kroków w przeciwnym kierunku. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wzruszą go mali złodzieje węglowi wybiegający z zaułków, z zakamarków, z nor, ze szczelin, jak szczury. Gdy wielki wóz z węglem zajeżdża, aby zaopatrzyć pana w solidnie malowanej kamienicy w ciepło doskonałe na te dni srogiej zimy. Gdy ogromni, czarni ludzie z czarnymi workami na głowach miotać poczną wielkie bryły w ochydne okno piwnicy, gdy konie dymią, ludzie stękają i klną, a mokry czarny miał opada ku zgryzocie przechodniów na oślizgłe chodniki, zjawiają się, jakby ich ziemia przemarznięta wydaliła ze szczelin między grudą, jakby ich wiatr północny wywiał z pomiędzy zasp śniegu. Wykwitają z niczego i znikąd, jako drzewka mrozu na szybie ciepłego pańskiego mieszkania. Każdy z nich ma w ręku koszyczek wiklowy albo torbę u pasa zeszytą z brytów zgrzebnych, ocalałych z jakowychś fartuchów roboczych. Każdy ma w ręku miotełkę, zwitek brzozy, uszczknięty kiedyś sposobem kradzionym z solidnych mioteł stróżowskich, może niecnotliwie pozbieranych za oczami właściciela w sklepie mioteł. Szybciej niż stada wróbli spadających na żer rozsypany, ruchy prędkimi jako mgnienie oka, podrygi, skoki i obroty nagłymi, w i okrakiem chłopcy zmiatają pył rozpryśnięty z gzemsów betonu na chodniku, z błotnistych garbów i dziur jezdni. Chwytają palcami kosteczki najmniejsze, okruszyny od złomów odbite, bryłki minimalne. Wygrzebują czerwonymi rękami miał płynący po społu z gęstą treścią rynsztoka. Wprawnymi ruchami, chybkimi podrzuty chowają miazgę uzgarnianą do torb i koszyków. Wszystko to zwinnie, szybko, w lot, w skok, w mig, nim pan posterunkowy zawróci, nim spojrzy, nim dostrzeże, nim skoczy, aby bronić własności każdego, kto posiada pieniądze. Wtedy rozpieszchają się jako szpaki. I znowu pan posterunkowy zimnym okiem spogląda na przelatujące auta, na ich barwy wielorakie szare, zielone, granatowe, na ich kształty coraz inne. Słucha ich porykiwania i pobekiwania, prawidłowego w tym chaosie. Przestrzega porządków ich biegu bez końca. Pani Bladolica w lutry otulona nadobnie. Szczęście jej to te lutry, po to żyje, by je na sobie pokazywać tym wszystkim, co biegną zziębnięci. Przejmujący zapach perfum, Panna czarująca z prawej strony, panna blondynka z lewej, oficer. Co za rozszalałe spojrzenia! O wolności, o swawolna rozkoszy! O życie, o szczęście! O młodości, młodości! Wśród nich wszystkich, między karawanem i frachtowym ogromem, pośród nabitych tramwajów i zabryzganych dorożek, przesuwa się chyłkiem ananas. Kapelusik przekrzywiony na ucho. Ucho spuszczone do aksamitnego kołnierza od watówki. W kłach papieros. Łapy w głębokich kieszeniach. Buty wyczyszczone do glancu, dopiero co, na rogu. Jesteś z Gdy wszyscy śpią lub się duszą w lubieżnych objęciach... Ci, co mkną w autach i ci, co się tłuką w dorożkach, co się gniotą i popychają w tramwajach i ci, co brną, chlapiąc brudną cieczą po betonie, ci, co drzemią po szynkach albo bezsennie do pękania mocnej czaszki pracują, pan posterunkowy powstaje. Kiedy psa żal wygonić w noc okrutną, bo deszcz tnie, wicher wyje, ziom, przaruga, oto się skrada w nocy, żeby zakołatać we drzwi zbuja, co już stu niewinnych położył, o czym nikt nie wie. Każe mu tam drzwi otworzyć, a tamten nie śpi, czeka. Podniosą wraz krótkie lufy i obadwaj patrzą się w ciemność śmiertelnymi lufjamami. Któryż pierwszy pochwyci sposobną sekundę? Któryż którego weźmie na muchę? Któryż którego ubiegnie? Pięć kroków w prawo. Zwrot. Pięć kroków w lewo. Dźwigając ociężałą głowę na pięściach, Baryka zalewał się gorzkimi myślami. Wciąż nie wiedział, dokąd iść z tej kawiarni. Wciąż się wahał. Wspomniało mu się wtedy jedno zdanie z Platona, z Obrony Sokratesa, którą jeszcze tak niedawno w bakińskiej szkole tłumaczył. Odzywa się we mnie głos jakiś wewnętrzny, który ilekroć się odzywa, odwodzi mnie zawsze od tego, cokolwiek w danej chwili zamierzam czynić, sam jednak nie pobudza mnie do niczego. Znali się na tym głosie wewnętrznym starzy mądrale. Wiedzieli, iż taki głos, daimonion wewnętrzny, trapi i zwodzi człowieka. Nazywali go głosem wieszczym, zjawiskiem pochodzącym od bóstwa. Cóż by było prostszego, jak prosto z tej kawiarni wrócić na tamto zebranie, wyznać swoją omyłkę, wypalić orację jak sto tysięcy diabłów, Ściągnąć na swoją głowę sto tysięcy oklasków, poruszyć sto tysięcy czynów takich, że od nich ta stara ziemia, co już jęków wysłuchała tyle, znowu by jękła jak nigdy. Cóż, kiedy wewnętrzny głos wieszcze odwodzi, iż ta droga nie prowadzi nigdzie, ta droga prowadziłaby w krwawą próżnię.